Babciu, dziadku, oto wasze święto online, tak życzenia złożymy wam. Popatrz na komputer, popatrz w telewizję, a jakie życzenia na ekranie przyślę. Poniedziałek pomysł śmierci, a we wtorki każe radości. W środę czwartki pred zmartwienia, niech ich w piątki strapień nie ma. Na soboty i niedzielę życzę odpoczynku wiersza. To nie koniec życzeń, jeszcze emerytury życzę większej. Dużo masz jednuszkę, babciu ukochana, może ci pomagać z wieczora i z rana, więc dla mojej babci ciasto przygotuję. To może wspólnie przećwiczymy przepis na ciasto uczwariny. Pieczemy ciasto. Kocham mego dziadka, ale jak to im powiedzieć może, im zaśpiewam, wtedy będą wiedzieć. Na moim obrazku uśmiechnięte miny dorysuję buzię kochanej rodziny. Dlaczego kocham babcię? Bo często przyjeżdża do nas. Bo przynosi nam peski z tego i winogrona. Bo bierze nas na kolana albo na ptysia. I nigdy nie dręczy nas pytaniami. Dlaczego jesteśmy tacy nieznośni albo zanadto spokojni? Dlaczego kupimy piórniki oraz czapki? Dlaczego nie jemy szpinaku? Dlaczego kochamy dziadka? Mój dziadek spytał mnie, ile to jest 6 dodać 6.
Powiedziałem, że 12 i dał mi 12 cukierków. Oj, to źle powiedziałeś. Jak to? 6 dodać 6 równa się 12 na bank. No ale jakbyś powiedział 20, dostałbyś więcej cukierków. A mój dziadek się nie głosi, jak dostanę gorszą ocenę. Naprawdę? No jasne, kiedyś dostałem 2 trójki i powiedziałem, że dostałem 6. Przecież 100 razem jest 6. Dziadku, popatrzcie na nas, umilimy wam tańcem czas. Płynie Wisła, płynie po polskiej krainie, po polskiej krainie. Zobaczyła Kraków, pewnie go nie minie. Zobaczyła Kraków, pewnie go nie minie. A teraz wyślemy im całusy. No do dzieła, zacznijmy buziaki i wysyłajmy.